mam na imię Grzegorz, znajdujemy się w zachodniej części Polski, w Lubuskim. Prowadzimy z bratem i ze synem gospodarstwo rolne o powierzchni 650 hektarów. Zajmujemy się produkcją ziemniaków na około 100 hektarach, około 200 hektarów zajmuje rzepak, 100 hektarów pszenica i pozostałe to jest żyto i pszenżyto. Całość gospodarstwa, nie korzystamy z nawozów wieloskładnikowych, całość gospodarstwa jest nawożona obornikiem drobiowym. Sukcesywnie od 7 lat wymieniamy się obornik za słomę, zabieramy obornik, dostarczamy słomę. Każdy hektar w gospodarstwie co roku jest nawożony obornikiem, w zależności od zasobności gleby. Zasobność gleby jest badana co 2 lata. Od 5 do 10 ton dostarczamy, aplikujemy obornika jednorazowo na każdy hektar. Obornik też badamy w stacji chemiczno-rolniczej, żeby wiedzieć, co jest w składzie obornika i później w momencie, kiedy podawany jest azot na wiosnę, bilansujemy ten składniki, które są z obornika przy nawożeniu całościowym. W dobie strasznych podwyżek cen nawozów stosowanie obornika i dokładne bilansowanie nawożenia wpływa na znaczne obniżenie kosztów, co pozwala zaoszczędzić stosunkowo bardzo duże pieniądze przy takim gospodarstwie. Całość towaru aplikujemy przy użyciu maszyn z firmy Joskin. Mamy 2 rozrzutniki z Joskina. Zdecydowaliśmy się na te maszyny ze względu na dobry serwis, bliskość serwisu, no i niezawodne maszyny, bo co tutaj dużo ukrywać, maszyny są niezawodne. Aplikujemy tym i obornik, i aplikujemy wapno. W gospodarstwie użytkujemy 2 maszyny z Joskina. Jest to maszyna, która ma 2 lata, a następna ma lat 7. Maszyny się bardzo dobrze sprawdzają. Aplikujemy około 500-600 ton wapna rocznie i około kilku tysięcy ton obornika. Maszyny są ocynkowane z elektrohydraulicznym posuwem, więc posuw hydrauliczny jest regulowany w kabinie operatora bezpośrednio w zależności od zapotrzebowania, jakie jest w danym momencie potrzebne. Maszyny, pomimo że nie są przystosowane do wapna, bardzo ładnie aplikują to wapno. 2 pionowe walce, które rozrzucają, wygarniają ten towar na stół. Ruchome łopaty, które są, bardzo ładnie rozrzucają, podają równo towar na całej szerokości. Maszyny są niezawodne, można z czystym sumieniem każdemu polecić. Bardzo wygodne w użytkowaniu, z resorowanym zaczepem, z gilotyną, która w razie coś reguluje napływ towaru na stół podający. Rozrzutniki posiadają zaczepy kulowe K80, gdzie bardzo dobrze, bardzo fajnie pracują. Nie ma szarpań, nie ma wibracji, które się przenoszą po swożniu w tradycyjnej maszynie. Użytkujemy wszystkie maszyny, które są użytkowane w gospodarstwie, użytkowane są na zaczepach kulowych K80. Obornik, który stosujemy na polu, podawany jest bezpośrednio na ściernisko, bezpośrednio za rozrzutnikami, żeby oszczędzać wodę i cenne składniki z obornika, bezpośrednio jeździ talerzówka, która na bieżąco to przykrywa i miesza z glebą i przygotowuje to do siewu bezorkowego. Całe gospodarstwo prowadzimy w trybie bezorkowym, orka została jeszcze jedynie pod ziemniaki. Do maszyn zastosowaliśmy dodatkowo, do konstruktorów poprawiliśmy, dołożyliśmy jeszcze drewniane nadstawy, które zabezpieczają uszkodzenie maszyny podczas załadunku. Operator, kiedy ładuje maszynę obornikiem, dogniata ją sobie, żeby fajnie towar był podawany bezpośrednio na adapter rozrzucający. W ten sposób zabezpieczamy przed uszkodzeniem ocynku czy wgniecieniem gdzieś maszyny.